Witajcie w wytwórni basu. Dzisiaj mamy do dyspozycji na warsztacie dwa głośniki Ground Zero. Jest to model Ground Zero GZTW30T. 400 W, 30 cm. Tutaj mamy do wymiany cewki. Cewki były już tutaj kiedyś wymieniane. Cewki do nas przyjechały. Ceweczki mamy nówki, więc dzisiaj podejmiemy się przygotowania membran w obydwóch egzemplarzy, dlatego że to są dwie takie same sztuki. Po czym wstawimy te cewki w swoje miejsca. Następnie zmontujemy to wszystko ładnie w koszu. Dzisiaj ograniczymy się tylko i wyłącznie do wyczyszczenia membran z pozostałości tego kleju, który tutaj jest. Następnie wstawimy nowe cewki w swoje miejsca i będziemy to ładnie składać. No i mamy tutaj też do wymiany dolne resory. Dolne resory niestety zostały uszkodzone, zatem będą wymienione na nowe. Zatem do dzieła. Czyścimy otwory, wstawiamy cewki. Tutaj mamy przykład starej cewki, tutaj mamy nową. Zatem ze starej, takiej już nadpalonej, tutaj widać, ktoś to przewijał wcześniej, przezwajał, znaczy się. Założymy całkiem nowe cewki, nawijane, przezwajane, powiedzmy, żeby mi tutaj ktoś za słowo nie chwytał. One są identyczne praktycznie, także zastąpimy stare cewki nowymi i dzisiaj się to stanie. Do dzieła.
Zaczniemy od steka, a potem może Przemysław zamówi na deser burgery, tak jest tego, są makarony, dla każdego coś miłego. Cewki niech sobie dogorywają. Jutro dalsze prace polegające na połączeniu cewek z licami, które tutaj są. Dalej będziemy głośniki składać w kosze oraz wykonywać próbne podłączenia. No i później oczywiście to, co najbardziej lubimy, czyli testy. Bądźcie z Wytwórnią Basu, subskrybujcie kanał, udostępniajcie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Wytwórni Basu, prawdopodobnie z tymi właśnie już gościami. Na chodzie.